Panie Jezu, proszę Cię, podaruj nam swojego Ducha, aby ten święty moment abym go mógł z Tobą spędzić tu zgromadzeni w ramionach Twojej Matki i my przyszliśmy, aby Ciebie szukać. Nasza dusza jest Ciebie spragniona, spragniona Twojej obecności. Maria zawsze kieruje nas do Ciebie. Nasza Matka uczy nas, jak zaspokoić prawdziwe pragnienie serca. I dziś tu pragnę odnowić moją decyzję. Decyzję, aby Ciebie naśladować. Tobie powierzyć każdą moją troskę, każdy mój lęk, wszystkie słabości, całe swoje życie. Ty, Maryję, dałeś nam jako matkę, dałeś nam ją jako przykład, abyśmy ją naśladowali i abyśmy doszli do Ciebie. Po tym, gdy figura Matki Bożej będzie przyniesiona do ołtarza, rozpoczniemy adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Maria zawsze prowadzi nas do Jezusa. Szczera, prawdziwa pobożność wobec naszej Matki zawsze wskazuje na Chrystusa, który jest centrum. Wskazuje na Eucharystię, wspólnotę w Jego ciele i duchu, w którym i my stajemy się całkowicie do Niego należącymi. Thank you.
w tym miejscu modlitwy, miejscu łaski. Matka Boża zawsze wzywa nas do modlitwy, uczy nas modlić się. Modlić się sercem to oznacza modlić się całym bytem. Całkowicie otworzyć się dla Boga. Otworzyć się dla Niego jedynego, który jest zdolny wypełnić każdą duszę. Całkowicie Jemu się powierzyć. Pozwolić, aby Słowo Boże wstąpiło do mojego serca. Pozwolić miłości Bożej, aby nas zmieniała, by nas uświęcała. Cel naszej wędrówki, naszej pielgrzymki i tego festiwalu młodych, tych ćwiczeń, to zawsze jest Jezus. Maryja prowadzi nas do Jezusa. Właśnie Medjugorje jest znane i wyjątkowe dzięki obecności Matki Bożej. Ona uczy nas drogi do świętości, modlitwy różańcowej, zwracanie się do Maryi, Królowej Pokoju, pomaga umieścić Chrystusa w centrum, odnaleźć stabilności w tym niepewnym świecie, tak jak ona to czyniła. Rozważała wszystko to, co zostało powiedziane o jej synu. Rozważała wszystkie jego uczynki. I teraz nas uczy, aby wybrać najlepszą cząstkę, aby Ciebie, Jezu, wybrać, powiedzieć swoje tak Panu z radością i całkowitym oddaniem. Na Boży poziw odgovorit jevome. Odpowiedzieć na Boże wezwanie, oto jestem, aby prawdziwe, każde pragnienie było w nas realizowane. Maryjo, Ty poprowadź nas do Jezusa, Ty nas nauczaj. Ty w swojej prostocie, pięknem, łaskawością i miłością prowadź, bądź dla nas przykładem, byśmy oddali się Bogu. Thank you.
Thank you.
Panie Jezu Chryste, przyszliśmy tu do Ciebie z daleka. Niektórzy potrzebowali dużo czasu, aby dotrzeć do Twoich stóp. Niektórzy, jak Jeremiasz, w sobie poczuli wezwanie, gdy powiedziałeś do Jeremiasza: idź do domu garncarza i tam będę do Ciebie przemawiał. A nam wszystkim powiedziałeś: jedź do Medjugorja i tam do Ciebie będę przemawiał. Panie Jezu, to jesteśmy przy Twoich stopach. Pragniemy pewien czas spędzić w obecności z Tobą. Dlatego prosimy Cię, tak jak wylałeś do apostołów Ducha Świętego, tak i nam ześlij Twojego Ducha, abyśmy jeszcze bardziej z Tobą zjednoczyli się i stali się podobni do Ciebie. Jesteśmy tu przed Tobą z wszystkimi naszymi słabościami, z powierzchownością, z lękami, ze zmęczeniem, z innymi niedoskonałościami, z naszymi krzyżami, cierpieniami i bólem, z wszystkim tym, co nas obciąża. Dlatego przyjdź do nas, Panie Jezu, bez względu na to, w jakim stanie w tej chwili jesteśmy, i wypełnij nas swoim Duchem Świętym.
Panie Jezu, moje serce radosne jest, dlatego że dziś wieczorem mogłem przyjść do Ciebie, na spotkanie Ciebie ze mną, słabym, grzesznym, rozdrażnionym, zagubionym w hałasie tego świata. Ty przyszedłeś przez ten kawałek chleba, przez komunię świętą do mojego serca, ale jakoś dalej jesteś daleki. Jezu, zobacz, co przeszkadza mi w tym, aby moje serce Ciebie nie rozpoznało, by moje serce nie rozpoznaje Ciebie żywego i zmartwychwstałego, a przecież mówisz do mnie, pokój z Tobą. To przeszkadza mi w dotknięciu Ciebie i Twoich szat, Twoich zmartwychwstałych ran, tak jak Tomasz. Jezu, wiesz, że pragnę całym sercem spotkać Cię tu, w Twoim domu. I w każdym miejscu, w którym będę przebywał. Dlatego znów wieczorem pomóż mi, abym zanurzył się w Twojej obecności. Aby moja wiara ożyła, a Twoje światło ogarnęło całą mroczną część mojego życia, aby Twoja obecność odpędziła mój lęk. Jezu, proszę Cię, zawsze bądź blisko mnie, tak jak dziś wieczorem jesteś blisko mnie.
Domine Jesu. Tantum ergo sacramento. Niechaj wieczna.